Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 4 kwietnia 2023 roku, dokładnie w 74. rocznicę powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego, Finlandia dołączyła do tego sojuszu, stała się jego 31. Członkiem. W tym dniu Republika Turecka jako ostatnie państwo zatwierdziło fińskie członkostwo. Tutaj warto nadmienić, że Finlandia razem ze Szwecją złożyły wnioski o akcesję do Sojuszu Północnoatlantyckiego dokładnie 18 maja 2022 roku. To jest bardzo istotne z tego punktu widzenia, iż był to swego rodzaju. Taki manifest, była to taka odpowiedź z jednej strony Helsinek, z drugiej strony Sztokholmu wobec nowej kampanii rosyjskiej na Ukrainie. No i tutaj, oczywiście, też warto podkreślić, że takim mocnym hamulcowym członkostwa, zwłaszcza Szwecji, po dziś dzień jest Turcja, ale o tym jeszcze za chwilę. W każdym razie oba kraje, i Szwecja, i Finlandia, razem z Turcją, podpisały takie specjalne trójstronne memorandum jeszcze na szczycie NATO w Madrycie w czerwcu 2022 roku, co Formalnie otworzyło taką drogę do zaproszenia obu państw do rozmów o warunkach członkostwa. No, jeśli chodzi o te warunki formalne, jeśli chodzi o dostosowanie systemu obronnego, sił zbrojnych, to w przypadku obu państw tutaj nie ma większych, nie ma większych problemów. W przypadku Helsinek nie było żadnych problemów. Natomiast to jest istotna kwestia w, w kontekście samego, samej spójności Sojuszu Północnoatlantyckiego. O co chodzi tutaj Turcji? Czego tak naprawdę dotyczyło to trójstronne memorandum? No Przede wszystkim działania, działania partii pracujących Kurdystanu i ugrupowań związanych z PKK na terytorium obu tych, obu tych państw. Tam chodziło o, czy cały czas, Ankarze, chodzi o to, aby Szwecja. Prowadziła zmiany w kodeksie karnym, jeśli chodzi o zwalczanie terroryzmu, jeśli chodzi o także zniesienie embarga na eksport broni do Turcji. Chodziło także o deportację osób i ze Szwecji, i z Finlandii, które są przez Ankarę podejrzewane o terroryzm. Mówi się także o wspólnej walce z dezinformacją. Tutaj w przypadku w przypadku Turcji, no oczywiście, chodzi o zwalczanie nie tylko PKK, ale na przykład ruchu Gilena, słynnych Gilenowców, którzy byli odpowiedzialni za, czy byli oskarżani w każdym razie przez prezydenta Erdoana za, za ten pucz wojskowy, nieudaną próbę puczu wojskowe, wojskowego sprzed kilku lat. Tutaj mówi się o właśnie walce, jeśli chodzi o finansowanie organizacji uznawanych za terrorystyczne. Przy czym oczywiście tym, tym takim kluczowym kluczowym państwem, które miałoby decydować. Które, które organizacje są terrorystyczne, które nie, no, miałaby być Turcja. W każdym razie Ankara rości sobie takie, takie prawa w, w tym zakresie. No, w przypadku oczywiście w Finlandii nie było tutaj większych problemów, ponieważ na terytorium tego państwa znajduje się niewielka, niewielka mniejszość, mniejszość kurdyjska. Także jeśli chodzi o, powiedziałbym, te kwestie proceduralne, nie było ich aż tak, aż tak wiele. Natomiast z punktu, widzenia, z punktu widzenia obecnych przygotowań do wyborów w Turcji, które planowane są na 14 maja, no wydaje się, że Szwecja jeszcze, jeszcze poczeka. No ale skoncentrujmy się tutaj na, na, samej, na samej Finlandii. Ona jest bardzo istotna z punktu widzenia strategicznego, chociażby poczynając od położenia geograficznego. 1340 km liczy granica fińsko-rosyjska, i już z tego punktu widzenia widać, że jest to odbierane bardzo nerwowo przez, przez Moskwę. No ale też warto zwrócić uwagę na, na fakt, iż stosunki fińsko-amerykańskie były bardzo bliskie od wielu, wielu lat. To nie jest tak, że dzisiaj następuje jakaś ogromna zmiana. Geopolityczna, czy wywrócenie stolika do góry nogami. Oczywiście następuje istotna zmiana strategiczna, natomiast warto zwrócić uwagę, że Finlandia już w 1994 roku przystąpiła do programu Partnerstwo dla Pokoju. To jest takim nazywany często przedpokojem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co więcej, na szczycie w Walii w 2014 roku Finlandia została wyznaczona na tak zwany Enhanced Opportunity Partner, to jest taki najwyższy poziom partnerstwa w Sojuszu, Północno w Sojuszu Północnoatlantyckim. I to już miało miejsce w 2014 roku, tak jak powiedziałem, na szczycie, na szczycie w Walii. Co więcej, Finlandia bardzo mocno współpracowała wojskowo ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie zwalczania proliferacji broni masowego rażenia. Wspólne ćwiczenia, Wojskowe były odbywane przez siły zbrojne obu państw Przeciw, były robione wspólne programy, jeśli chodzi o przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym, zwłaszcza po 2014 roku. Też warto wspomnieć o tym, że i Finlandia, i Stany Zjednoczone są członkami tak zwanego wzmocnionego wzma, wzmocnionego partnerstwa w Europie Północnej. To jest taki format dosyć istotny z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, który jednoczy wszystkie kraje skandynawskie, a także kraje bałtyckie. No oczywiście wszystko pod szyldami wolnej, pokojowej Europy i tak dalej. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę także z tego, że te transakcje, jeżeli chodzi o handel uzbrojeniem, handel różnego rodzaju systemami obronnymi, jest bardzo duży między oboma państwami, jeżeli te wszystkie, te wszystkie transakcje w ramach tak zwanego Foreign Military Sales, słynnego programu FMS, już przekraczają 13 miliardów dolarów. I tutaj chodzi i o rakiety, i o zaawansowane w ogóle systemy obrony powietrznej, i o pociski harpun, i tak dalej, i tak dalej. Tej współpracy było bardzo dużo. Zresztą Finlandia wybrała samolot F-35 jako swój taki powiedzielibyśmy bazowy samolot wielozadaniowy, więc widać tutaj ogromną współpracę od wielu, wielu lat. Co więcej, w Finlandii działa też takie ważne centrum, też warto o tym powiedzieć, o tym się w Polsce mało mówi. To się nazywa Europejskie Centrum do Spraw Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych. Tutaj chodzi o Wzmacnianie zdolności państw, zarówno Unii Europejskiej, jak i Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeśli chodzi o te zagrożenia hybrydowe. No, i to oczywiście nie jest, nie jest nic, nic nowego. Zresztą, Finlandia jest częścią także natowskiego Cooperative Cyber Defense Center of Excellence. To jest taki wielonarodowe centrum cyberobrony. Bardzo istotny element w kontekście, w kontekście współczesnych, współczesnych zagrożeń. Więc ta współpraca jest bardzo, bardzo długa i bardzo. Powiedziałbym taka burzliwa i, i powiedziałbym taka głęboka, jeśli chodzi o współpracę fińsko-amerykańską. Fińsko Zresztą też warto zauważyć, że Stanom Zjednoczonym bardzo mocno zależało, aby to Finlandia w pierwszej kolejności weszła do NATO i nie chodzi tylko i wyłącznie o długość tej granicy fińsko-rosyjskiej, chodzi o Szanowni Państwo, Chińską Republikę Ludową. Dokładnie, dokładnie o to chodziło. Przedstawiłem to dokładniej w odcinku numer 633 podcastu geopolitycznego. To jest odcinek, który nosił tytuł Arktyczny Dylemat Chin. Arktyczny Dylemat Chin. Kto z Państwa nie słuchał, a interesuje się tą tematyką, znaczeniem Finlandii na mapie. Geopolitycznej świata, to zachęcam do, do, do wysłuchania, ponieważ tam szeroko omówiłem to, w jaki sposób Amerykanie naciskali na Finlandię. Jak Finlandia właściwie przeszła bardzo długą drogę od bycia jednym, jednym z ważniejszych partnerów Chin w tej części Europy, czy w tej części świata w ogóle, jako można powiedzieć takie okno na Arktykę, do kraju wrogo nastawionego do Chin. To jest bardzo ważne i Amerykanie. Od wielu, wielu lat pracowali nad tym, aby przeciągnąć Finlandię na stronę, na stronę Sojuszu Północnoatlantyckiego, na stronę Stanów Zjednoczonych, aby, była to, aby to był nie tylko taki przyczółek, powiedzielibyśmy, nakierowany przeciwko Rosji, ale także bardzo mocno ograniczający działania i, i możliwość eksploracji złóż Arktyki. No bo Obok tego, co się dzieje oczywiście na Bliskim Wschodzie, w Europie Wschodniej, na Indo-Pacyfiku, no niezwykle istotnym obszarem cichej rywalizacji mocarstw, bo często mówimy o tym jako cichej wojnie, nawet jest rywalizacja o złoża, o złoża Arktyki. No i wracając na chwilę jeszcze do, do tematu akcesji, akcesji Finlandii i Szwecji, warto tutaj, warto tutaj nadmienić, że w najbliższym, czasie, w najbliższym czasie możemy się spodziewać próby, próby także przyłączenia Szwecji do, do NATO. Część analityków uważa, że może stać się to może stać się to jeszcze w lipcu 2023 roku. Mam na myśli oczywiście lipcowy szczyt NATO w Wilnie. Niektórzy są bardziej sceptyczni, uważają, że mimo tego, że 1 czerwca bieżącego roku w Szwecji ma wejść w życie nowelizacja prawa antyterrorystycznego, co jest oczywiście wyjściem naprzeciw oczekiwań Ankary, to mimo wszystko. Erdoğan może być bardzo tutaj, że tak powiem, rozochocony tą swoją skuteczną polityką, bo Turcja rzeczywiście skutecznie realizuje, wykorzystuje swoją pozycję pozycję w NATO i nie tylko może nie podjąć żadnej decyzji przed, przed wyborami, które są zaplanowane na 14 maja, są to wybory i prezydenckie i parlamentarne, no ale także później już nowy, nowa, nowa odsłona gabinetu w Ankarze może chcieć dodatkowych ustępstw na rzecz Turcji, jeśli chodzi o współpracę zbrojeniową, jeśli chodzi o inne kwestie, także nacisk na Stany Zjednoczone tutaj jest całkiem, całkiem prawdopodobny. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy strategiczne, no niewątpliwie mamy do czynienia ze zmianą równowagi sił w regionie Morza Bałtyckiego. I to jest jakby powiedziała część mediów głównego nurtu w Polsce, ta większa część głównego nurtu coś korzystnego z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski no ja się tutaj nie zgadzam uważam że zmiana równowagi sił czy zaburzenie równowagi sił które znamy już z historii wie, wiemy co się działo po chociażby szczytach w Bukareszcie w 2009 roku będzie niezwykle niebezpieczne dla dla, dla Polski, dla, będzie zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa polskiego, wzrasta ryzyko wojny, wzrasta ryzyko konfliktu. Niewątpliwie. Oczywiście wzmacnia to wschodnią flankę NATO i zwiększa także możliwości rozpoznawcze, jeśli chodzi o sojusz północnoatlantycki względem, względem Rosji. Pewnie w jakiś sposób utrudnia ewentualne operacje wojskowe przeciwko krajom, krajom bałtyckim, wiąże siły, wiąże siły rosyjskie, no ale faktem jest, jeżeli przyjmujemy perspektywę realistyczną, czyli to, co w amerykańskiej teorii stosunków międzynarodowych nazywa się neorealizmem, Strukturalnym, neorealizmem, przepraszam, ofensywnym, neorealizmem ofensywnym, to ten nurt, który reprezentuje wielokrotnie przeze mnie cytowany profesor John Mearsheimer, no to z tego jasno wynika, że każde zaburzenie równowagi sił powoduje wzrost napięcia w regionie, powoduje fakt, że wzrasta możliwość wybuchu pełnoskalowej wojny I to trzeba oczywiście mieć, mieć na uwadze. Też warto nadmienić, że 2 kwietnia bieżącego roku odbyły się wybory parlamentarne w Finlandii, w której zresztą obecnie... Ten gabinet, który doprowadził do akcesji do NATO, przegrał. Mimo to, oczywiście, ta, ta, ta zmiana polityczna w Finlandii w żaden sposób nie, nie, nie rzutuje tutaj na nastawienie obecne, przynajmniej Helsinek, do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Nic na to nie, nie wskazuje, aby to miało nastąpić. Szanowni Państwo, ja reasumując, uważam, że, że członkostwo Szwe Szwecji w NATO jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Oczywiście będzie to elementem targu między Ankarą a Waszyngtonem, Ankarą oczywiście a Sztokholmem. Mówi się o tym, że NATO ma stać się takim morzem. Natowskim. Z punktu widzenia neorealizmu ofensywnego oznacza to, że jesteśmy bliżej wojny, pełnoskalowej wojny w tej części, w tej części Europy niż, niż dalej. Trzeba mieć to na uwadze. Trzeba mieć także na uwadze fakt, że przystąpienie Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego to nie tylko kwestia takiego kroku antyrosyjskiego ze strony Stanów Zjednoczonych, ale także istotna kwestia związana z odstraszaniem Chin. Chodzi o to, aby nie dopuścić chińskie, chińskie, Chińską Republikę Ludową do eksploracji, do eksploracji złóż Arktyki. No, to jest niezwykle niezwykle istotne. Zatem mamy do czynienia z zaburzeniem równowagi sił, ale także warto spojrzeć nieco szerzej, spojrzeć nieco szerzej, myślę, że tutaj warto przytoczyć słowa Roberta Kennedy'ego Juniora, który na Twitterze powiedział ważne słowa, powiedział ważne słowa i myślę, że, że warto je tutaj przytoczyć, będziecie je Państwo mieli tutaj na, na ekranie. Robert Kennedy Jr. mówi o tym, że wpływy Stanów Zjednoczonych w Arabii Saudyjskiej upadają, że następują nowe sojusze, czy też no, nowa odsłona, można tak powiedzieć, geopolityczna między Królestwem Arabii Saudyjskiej, a Chinami i e, Iranem. E, Tutaj bardzo mocno krytykuje neokonserwatywną tę, tę politykę, tę strategię neokonów amerykańskich, jeżeli taką kurczowego trzymania się globalnej hegemonii Stanów Zjednoczonych. Uważa, że w, te, w, te, w sytuacji, w której Stany Zjednoczone wydawały biliony dolarów na Różnego rodzaju kampanie militarne na bombardowania dróg, portów, mostów, lotnisk, co, co, co wymienia. W tym czasie Chiny wydawały to na rozwój infrastruktury własnego, własnego państwa. No i przytacza, tu, przytacza tutaj zresztą przykład wojny na Ukrainie, która ma być takim, jego zdaniem, egzemplifikacją upadku strategii neokonów. Upadku strategii neokonów przytacza także zresztą ten upadły projekt iracki. Myślę, że tutaj gdzieś też między wierszami można, można przytoczyć pro, przegraną wojnę w Afganistanie, no i oczywiście też wskazuje na to, że ta polityka neokonserwatystów amerykańskich prowadzi do zacieśnienia relacji między Chinami a Rosją. Mówiłem o tym przy, przy okazji poprzedniego odcinka o wizycie Xi Jinpinga w Chinach. Widzimy teraz zresztą to, co zresztą Robert Kennedy Jr. podkreśla również. Przy, takie mocne przymiarki do tego, aby usunąć globala, dolara amerykańskiego jako globalną, globalną walutę. No W każdym razie, moim zdaniem, przystąpienie Finlandii, a. Niedaleki, myślę, przyszłości Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, przybliży nas do tej, powiedziałbym, ostatecznego konfliktu hegemonicznego, ostatecznej wojny hegemonicznej, tego przesilenia geopolitycznego na świecie. Wszystkie te przykłady, które profesor John Mearsheimer przywoływał w swojej książce. Wielkie, wielkie złudzenie jasno wskazywały, że każde naruszenie równowagi sił w Europie powodowało natychmiastową kontrreakcję ze strony innych państw, przede wszystkim Federacji Rosyjskiej, i, przy, i oczywiście powodowało napięcia międzynarodowe, w tym napięcia, napięcia militarne. Nie inaczej jest moim zdaniem obecnie, jesteśmy moim zdaniem dzisiaj bliżej dużego, dużego konfliktu na świecie niż, niż dalej. Dziękuję Państwu za uwagę.